Przedstawiciele dziesięciu organizacji sportowych otrzymali wsparcie z Urzędu Miasta Wejherowa na cele związane z realizacją zadań publicznych. Najwięcej otrzymał Gryw wejherowo, bo aż 400 tysięcy złotych. Fundusze mają zostać przeznaczone na udział wejherowskich klubów ligowych w rozgrywkach ligowych. Drugim klubem, który otrzymał największą kwotę 12,5 tysięcy złotych jest Wejherowski Klub Bokserski Gryw. Pieniądze mają posłużyć na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury sportowej poprzez szkolenie, oczywiście z boksu. 10 tysięcy złotych otrzymał klub sportowy Tytani, a fundusze będą spożytkowane na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych i oczywiście sportowych. Wsparcie otrzymały także następujące kluby: Uczniowski Klub Sportowy Szóstka, Klub Karate Kioxin oraz Stowarzyszenie Sportu Walki Shotokan, Klub Sportowy Chopin i Wejherowski Klub Kulturystyczny Apollo, a także Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Fundacja Amor Veritatis. Klub Sportowy Chopin i